Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Nowy Sącz. STBS to kolejna, czwarta już spółka miejska w Nowym Sączu, w której firma audytująca wykazała nieprawidłowości. Wielomilionowe inwestycje realizowane bez procedury przetargowej, przynajmniej bez dowodów na to, że taka procedura istniała. Niespełnione cele statutowe, ale też narażenie zdrowia, życia mieszkańców na niebezpieczeństwo, dlatego że na przykład nie prowadzono kontroli systemu ogrzewania. Dziś w studiu radia RDN jest Jacek Żelazko, obecny prezes Sądeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Dzień dobry, witam pana bardzo. Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy RDN-u, witam panią redaktor. Tak, oczywiście mówimy o spółce miejskiej Nowego Sącza, w której ten audyt został przeprowadzony. Jaka była pana reakcja na wyniki audytu? Znaczy, pewnych elementów audytu spodziewaliśmy się wcześniej, gdyż mając pewien bagaż doświadczeń, jeśli chodzi o prowadzenie przedsiębiorstw, czy sprawy związane z mieszkalnictwem takim zbiorowym. Widzieliśmy już pewne rzeczy i to były jeden z argumentów, który nas skłonił do tego, żeby jednak ten audyt był przeprowadzony, więc pewne rzeczy nie były zaskoczeniem. Mało tego, część rzeczy w trakcie, czy tam przed audytem myśmy już poprawiali, gdyż tutaj pragnę zaznaczyć, iż audyt dotyczył lat 2015-2018. Czyli więc ostatnich trzech lat, tak. Natomiast już w 19 roku, samym początkiem roku pewne rzeczy ulegały zmianie, poprawie, naprawie i tak dalej. Niektóre rzeczy jeszcze nam zostały do poprawienia. Niemniej tutaj generalnie zaskoczenia dużego nie było, natomiast doszły takie nowe elementy, które były dla nas też nowością. Wiedzieliście o tym przetargu na 8 milionów złotych, do którego dokumentów nie było? To znaczy, myśmy ten przetarg analizowali głównie na początku w perspektywie tego, co było na stronie internetowej tych wszystkich materiałów. Natomiast w trakcie tutaj prac wyszło, że po prostu nie ma dokumentacji w spółce do tego przetargu. I to też było dla nas dużym zaskoczeniem. To chyba jeden z najbardziej rażących punktów, jakie wymieniali audytorzy, dlatego że no tutaj mowa jest o naprawdę bardzo dużej kwocie pieniędzy. Tak, przetarg dotyczył budowy dwóch budynków. W jednym z tych budynków w tej chwili mieści się sklep, w drugim jest żłobek i siedziba STBS oraz świetlica osiedlowa i tam kwota przetargu sięgała 8 600 000 złotych, więc to jest spora kwota. Zanim przejdziemy do tego, co będziecie robić z tym, co zastaliście, to ja jeszcze spytam o to, no właśnie, co zastaliście, czyli w jakiej sytuacji finansowej jest dzisiaj spółka miejska STBS? Znaczy, jeśli chodzi o płynność finansową, o podstawowe takie parametry, jeśli chodzi o finanse, spółka tutaj prezentuje się dużo lepiej niż na przykład niektóre inne spółki miejskie w Nowym Sączu. Natomiast w ostatnim czasie troszeczkę oszczędności w spółce ubyło. No właśnie, bo tutaj audytorzy pod koniec powiedzieli, że gdyby musieli porównywać, to STBS porównaliby do SIM-u, a wiemy, że SIM idzie do likwidacji, więc jakaś taka obawa pewnie znaczy nie, jest. Tutaj myślę, że było pewne niezrozumienie. Tutaj chodzi porównanie, bardziej chodziło o to, czym się spółka zajmowała, czyli SIM po części zajmował się też tymi dziedzinami, którym się zajmuje STBS, dlatego większość obowiązków SIM-u przejął STBS i tutaj panom audytorom chodziło raczej o tego typu kwestie. Czyli nie chodzi tutaj o to, że jest tak źle, że nie będziecie w stanie funkcjonować przez najbliższe lata? Nie. Tu na pewno nie. Spółka za poprzedni rok miała około 700 000 zysku. Także tutaj nie możemy mówić o jakiejś tam stracie, która była na przykład w SIM-ie. Jeden z audytorów w trakcie prezentacji wyników mówił m.in. o braku realizacji podstawowych założeń statutowych celów STBS-u. Od 2013 roku spółka nie oddała do użytku żadnego mieszkania, chociaż właśnie takie zadanie miała powierzone. To się zmieni? Tak, to się zmieni. Nawet to się już zmieniło. Myśmy zaczęli gdzieś w miesiącu kwietniu już analizy i
poszukiwanie możliwości budowy nowych budynków. Mało tego, chcemy też iść w kierunku tego, czego jeszcze STBS w Nowym Sączu nie robił, czyli rewitalizacji budynków mieszkalnych starych, które są zniszczone, niektóre są wycofane z użytkowania, po to, żeby je przywrócić mieszkańcom do tego, by mogli z nich korzystać w bezpieczny sposób. Czyli nie budowa od początku, tylko inwestycja w to, co już istnieje, tak? To znaczy jeden aspekt to będzie inwestycja w to, co istnieje, a drugim takim elementem będzie budowa nowych budynków. I tutaj chcemy to realizować w pełni z tym, co TBS-y mogą robić, czyli wykorzystując dopłaty bezzwrotne i inne rozwiązania finansowe, które będą powodowały, że koszt tej inwestycji będzie jak najniższy, natomiast standard będzie naprawdę wysoki. Ile takich nowych mieszkań możemy się spodziewać w takim razie, znaczy, w najbliższym czasie? W tej chwili zaczęliśmy już prowadzić takie ostrożne zapisy osób, które byłyby chętne na pozyskanie nowych budynków w systemie TBS i w tej chwili już mamy kilkadziesiąt chętnych, więc tutaj prowadzimy taką analizę, żeby po prostu nowy budynek, który powstanie przy ulicy Kusocińskiego, miał około 50-60 lokali użytkowych, czyli mieszkalnych, przepraszam. Tak, chyba dobrze jak na początek, tak? Myślę, że tak. A co z tymi budynkami, na które przetargi były, one powstały? Co się z nimi dzieje fizycznie w tym momencie? Znaczy te budynki w tej chwili funkcjonują. Ale żadnego mieszkania tam nie ma, tak? Nie, tam nie ma żadnego mieszkania. Tak jak powiedziałem na początku, w jednym z tych budynków jest sklep i poczta. Natomiast w drugim budynku są dzieci w żłobku, są pracownicy STBS-u oraz siedliska środowiskowa. Poniekąd można powiedzieć, że dzieci tam mieszkają, bo tam sobie śpią, jedzą i tak dalej, ale niestety w bardzo ograniczonym zakresie. Nie do końca o to chodziło, tak, jeśli chodzi o budowę mieszkań. Mówił pan o tym, że ponad 60, tak? To jest szansa, żeby wybudować tyle mieszkań? Znaczy nie, 60 to jest ta górna granica, gdzie będziemy mogli zmieścić. Tutaj też musimy jeszcze, czekamy na zatwierdzenie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego na tym rejonie, gdzie planujemy tę inwestycję. No i też chcemy dokończyć etap i pozyskać jedną działkę, która będzie nam niezbędna do tego, aby to zrealizować. Ile czasu potrzeba? Myślę, że tak realnie to jest około 2 lat. Kolejny z zarzutów to było to, że brakowało kontroli systemów grzewczych, co mogło sprawić, że po prostu będzie w mieszkaniach niebezpiecznie, tak? Dla mieszkańców, dla zdrowia mieszkańców. Wy już przeprowadziliście te kontrole. Jak wygląda sytuacja? Znaczy, tam była kwestia taka, że zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury i budownictwa w ramach tego, co zarządca powinien robić, powinien wykonywać oprócz kontroli budynku, także kontroli instalacji sanitarnej i centralnego ogrzewania. W momencie, gdy spostrzegliśmy się, że tego typu rzeczy nie ma, w ciągu 2 tygodni tam były zlecone te badania dodatkowe, już zostało to wszystko przeprowadzone. Tutaj jest mały spór taki, czy instalacja centralnego, która jest tylko instalacją taką wewnątrz jednego lokalu mieszkalnego, też powinna być w ten sposób badana i tak dalej. Są różne interpretacje, niemniej my i tak poszliśmy w tym kierunku, że to też będzie sprawdzane i od tej pory to wszystko już jest w ten sposób realizowane. Nie, jakieś nieprawidłowości zostały wychwycone w trakcie kontroli? Nie. Tutaj wszystkie elementy są bezpieczne, tutaj nie ma żadnego zagrożenia dla mieszkańców, wszyscy mogą spać spokojnie. Brakowało podobno także funduszu remontowego, no i co teraz z nim, dlatego że skoro nie ma funduszu remontowego, albo przynajmniej czytelnego systemu działania tego funduszu, to pewnie nie wszyscy doczekali się na takie remonty, których... Znaczy nie, tutaj remonty były realizowane i będą realizowane tak jak do tej pory. Tutaj to jest taka kwestia bardziej księgowa i po stronie księgowości. Chodzi o to, że według audytorów ten fundusz remontowy powinien być rozbity na każdą nieruchomość. Tak wynika z ustawy. Natomiast tutaj był fundusz remontowy jako fundusz na wszystkie budynki jednocześnie.
W związku z tym jest ciężko w tej chwili rozliczyć, ile na danym budynku było zrobionych prac, a ile na innym. Chodzi o to, żeby realnie wycenić wszystkie prace na danej nieruchomości i żeby można było to jakoś tam rozliczać, weryfikować i tak dalej. No bo tutaj z wypowiedzi audytorów wyglądało to tak, że ten fundusz był rozdzielany niesprawiedliwie, że może do niektórych trafiało więcej pieniędzy, do innych mniej pieniędzy, chociaż płacili te same stawki. Tak, bo stawki do tej pory były dwie na wszystkie mieszkania, które są w TBS, to jest około 1000 mieszkań. I tutaj to budziło największe kontrowersje, jeśli chodzi o audytorów. Natomiast w tym momencie tego nie jesteśmy w stanie zmienić. Takie zmiany możemy zrobić dopiero na przełomie roku. Aha, czyli pewnie coś się tutaj nowego pojawi. Mam pytanie, wy teraz będziecie oszczędzać, czy będziecie właśnie dużo inwestować? To znaczy, będziemy jednocześnie oszczędzać. Tam, gdzie trzeba, tam będziemy oszczędzać. Pewne działania tam w tym zakresie już jakieś tam zostały poczynione. Natomiast tam, gdzie trzeba będzie zainwestować, tam będziemy inwestować i z zachowaniem oczywiście zdrowego rozsądku. No bo zawsze oszczędności kojarzą się z tym, że na przykład mogą się pojawić cięcia, jeśli chodzi o ilość etatów, ilość osób, które są zatrudnione. Tutaj coś takiego się szykuje, czy niekoniecznie? Znaczy tutaj przede wszystkim jest jedna kwestia. Spółka STBS jest spółką, która zatrudnia najmniej pracowników, jeśli chodzi o wszystkie spółki komunalne w Nowym Sączu. Nawet SIM, który był dużo mniejszą spółką, posiadał o wiele więcej pracowników niż STBS. W tej chwili myśmy od SIM-u przejęli 3 pracowników i śmieję się, że spółka zwiększyła o 30% prawie zatrudnienie, więc bardzo dużo można byłoby powiedzieć, jeśli chodzi o procenty. Natomiast, jak mówię, no, przejęliśmy 3 pracowników wraz z tymi zadaniami, które przejęliśmy od miasta. I tutaj na razie jakiegoś trzęsienia ziemi. Co będziecie robić w takim razie tutaj, jeśli chodzi o te kwestie SIM-owe? Jakie kompetencje do was przeszły? To znaczy, myśmy od 1 lipca przejęli wszystkie budynki mieszkalne, którymi zarządzało SIM. Planowaliśmy, że cały ten proces będzie trwał około tygodnia, a okazało się, że udało się to zrobić w 3 dni, także poszło to naprawdę dość sprawnie. Dzięki tej wzorowej współpracy między SIM-em a STBS-em i bardzo dużym zaangażowaniem pracowników. Przejęliśmy też, znaczy generalnie tutaj w tym zakresie w tym momencie zostały przejęte, tak? Natomiast będziemy też przejmowali kolejne zadania, które SIM miał, z tym, że to troszeczkę nam w czasie się rozłoży. Mhm. Mówiliśmy tutaj o audycie, od tego zaczęliśmy i myślę, że na tym skończymy, dlatego że mówiliśmy o tych rażących nieprawidłowościach prawnych. Dokładnie tak określili to, co wydarzyło się w STBS-ie przez ostatnie 3 lata audytorzy. No i właśnie, co to oznacza? Czy pojawią się jakieś zawiadomienia do prokuratury w związku z tym, czy już prawnicy przeanalizowali wyniki audytu? Znaczy, część analiz zostało zleconych jeszcze przed ogłoszeniem wyników audytu i tutaj nasi prawnicy pracują nad rekomendacją, pracują nad tym, co w najbliższym czasie będziemy robić. Są gromadzone dowody, dokumenty i tak dalej. I po rekomendacji z Wydziału Prawnego będziemy decydowali o dalszym postępowaniu w tym zakresie. Jak to może wyglądać, kiedy to może się dziać? Znaczy, tak jak na pewno nie będziemy działali pochopnie. Tutaj zalecenia są takie, żeby po prostu było to przygotowane wzorowo, bardzo dobrze, tak aby dalsze postępowanie poszło sprawnie. Mhm, także będziemy czekać na wyniki analiz prawników, tak? Tak, dokładnie. No i będziemy czekać na pewno też na te nowe mieszkania, które mają pojawić się w najbliższym czasie. Jacek Żelazko, prezes Sądeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, był gościem w studiu Radia RDN Nowy Sącz. Dziękuję bardzo za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję bardzo. Słowo za słowo. Poranny gość Radia RDN Nowy Sącz.